Cześć wszystkim, chcę Was dzisiaj zaprosić na kolejny projekt. Dzisiaj będę robił motor. Dokładnie będę robił KTM 640. Biuro tak jest i tu już jest kawałek drzewa przygotowany na to, żeby to działać. No to zaczynamy. Zaczynamy od ramy. Jest. I teraz już przygotowujemy te części. Chcę teraz Wam pokazać, jak to wygląda. To jest rama, tu są koła, jedne, drugi, tu jest siedzenie, tu jest błotnik, tu jest lampa, wszystko gdzieś tam pasuje. Potem tu silnik mam z tego też robić, z tego tu wycięte, tu jest tylny wahacz, tu są wiewki. Tył. Tu jest mocowanie na amortyzatory, które tu są. Tak to wszystko wygląda. Tu ma być bak z tego zrobiony. Kierownica też jeszcze z tego i owiewki. I to wszystko to, co teraz widzicie, to jest wszystko tak z grubsza wszystko robione i z tego będę w ogóle robił tego KTM-a. No to zwiadam to przyjmując, że to wszystko gdzieś jak ma wyglądać, to też będzie, ale przy tym jest naprawdę dużo pracy. Kierownica. No, silnik mniej więcej, teraz do malowania i wahacz. Thank you.
Silnik. Drugi koło. Pomalowane już i tak to wygląda. Zaraz to będę składał. To jedziemy od samej ramy. Dobrze. Bak. Teraz czas na bak. Jest. Rowiewki. Siedzenie. Chłodnicę jeszcze. I lampa. Chcę wam teraz zaprezentować KTM-a, którego zrobiłem tak. Skręcaną kierownicą, kołka obracane. Silnik, tylne zawieszenie tu jest, siedzenie, bak, wszystko co gdzieś motor posiada. I tak to wygląda. Tylne zawieszenie jest, przednie to jeszcze nie działa, nie ma oleju wlane. Jak się wam podoba, to super. To super, bo to zrobiłem taki ten motor i taki gdzieś powstała gdzieś myśl i powstało tak coś. Jeśli wam się podoba, to super.
No, jeśli się wam właśnie to spodobało, jak to zrobiłem, to super. Możecie coś zostawić po sobie i dalej gdzieś tam będę coś robił unikatowego i niezwykłego. Tak. No, to pozdrawiam i widzimy się za niedługo. Cześć.